Szanowni Państwo, proszę o powstanie. Kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marian Kowalski. Chciałem przywitać bardzo serdecznie kandydata na prezydenta, pana Mariana Kowalskiego w naszej stolicy Kociewia, w Starogardzie Gdańskim. Chciałem przywitać również małżonkę pana Mariana, panią Agatę, że jest z nami. Z tyłu. Pani Agata prowadzi teraz sklepik, jak po spotkaniu będzie można kupić filmiki, książki i inne rzeczy. Chciałem również powiedzieć, że krąży tutaj, będzie krążyć za chwilę lista, a jako, że tworzymy struktury w Starogardzie Gdańskim Ruchu Narodowego, chętnych wszystkich prosiłbym, żeby się wpisali na listę, na pewno się odezwiemy. Dziękuję, to wszystko, oddaję głos panu Marianowi. Witam wszystkich, proszę sobie usiąść wygodnie. Postaram się Państwa zbytnio nie zanudzić. Z tego powodu, że jest coś takiego jak internet i wiele moich takich spotkań jest rejestrowanych, można sobie obejrzeć, no to mam spory kłopot, bo nie chciałbym, żeby ktoś wysłuchiwał tego, co już wcześniej sobie jakoś obejrzał i wysłuchał z internetu. Dlatego występuję bez karetki, staram się odnosić do wydarzeń aktualnych. Niech Państwo zapewne wiedzą, od wczoraj maglowana jest sprawa pana Kamińskiego, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wyszło na jaw, że bądź co bądź po ilu latach? Po 7 latach, tak? Że był winien. Po 7 latach dostał wyrok. Sprawa dotyczyła nieżyjącego już wicepremiera Andrzeja Lempera. Chodziło o to, że gdzieś tam na Mazurach, dalej od Warszawy, trzeba było odrolnić działkę. Sprawa miała jakieś tam podłoże korupcyjne. Podobno był w to zamieszany pan Andrzej Lepper. Pan Kamiński prowadził jakieś tam postępowanie przy pomocy tajnych służb. No i oto teraz, proszę bardzo, parę tygodni przed wyborami okazuje się, że dzisiaj właśnie wypłynął jakiś tekst, który pisał pan Andrzej Lepper, z tego co się dowiedziałem. Akurat przed wyborami. Widać, że Prawo i Sprawiedliwość coś tam nabroiło, tak? Bo zamiast wspólnie rządzić, to interesowało się koalicjantem. No, z drugiej ze strony Platforma Obywatelska, znana z niesłychanej uczciwości, aż 8 lat potrzebowała, żeby się na ten akt uwagi zdobyć, żeby ujawnić jakieś tam mroczne tajemnice o złych pisowcach. Przed kilkoma dniami także wypłynęła sprawa skoków. No i tutaj w zasadzie emocje znowu były głównym katalizatorem wydarzeń, bo Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość zaczęły sobie tam wyrzucać które skoki były czyje, kto kradł, kto więcej, kto wcześniej, kto później, kto z kim do spółki. I emocje sięgały z wszystko to bardzo interesujące, tylko zadaję sobie pytanie, dlaczego akurat przed wyborami wybuchły sprawy skoków, które działały przecież przez bardzo wiele lat, z różnym szczęściem, dlaczego to przed wyborami, po 8 latach ujawniono jakieś tam historie związane z rzekomymi nadużyciami dokonywanymi przez pana premiera Lempera. Czyli tutaj, jakby nie patrzeć, to dwie główne partie polityczne wcale nie mają jakiegoś pomysłu na Polskę, co tu robić dalej, tylko grzeją emocje tylko po to, żeby podkreślić, że tylko Platforma i Prawo i Sprawiedliwość to są jacyś gracze na scenie politycznej. I jakby Państwo tutaj nie chcieli się zachować przy wyborach, to macie do wyboru albo uczciwych i praworządnych platformerców, albo uczciwych i praworządnych pisowców, wybór należy do Was. Reszta nie istnieje. Gdyby te partie różniły się od siebie kwestią ukraińską, stosunkiem do strefy euro,
potrzebą uzbrojenia Polski w solidną armię oraz jakimiś pomysłami na to, żeby wreszcie Polska zaczęła się rozwijać gospodarczo, no to ja bym, wiecie, jakoś do tego mógł podejść. Ale proszę zwrócić uwagę, że obie te partie, no wprawdzie Prawo i Sprawiedliwość krócej sprawowało władzę centralną, obie te partie w zasadzie zachowują się bardzo podobnie w kwestiach zasadniczych. Bo to obie te partie były za wejściem Polski do Unii Europejskiej. I tutaj uważam, że Prawo i Sprawiedliwość ma największą winę na sobie, bo przekonywało do tego projektu politycznego uczciwych ludzi, a Platforma wiadomo, że swoich tylko. Z drugiej strony sprawa waluty euro, no to jeszcze do niedawna i to przecież oficjalnie Prawo i Sprawiedliwość też było zwolennikiem wejścia do strefy euro, tylko tam trochę później i na jakichś tam warunkach, ale tak. Dzisiaj też zresztą pan Duda próbuje na tej sprawie jakieś tam lody kręcić, bo praktycznie z tygodnia na tydzień łagodzi swój stosunek w sprawie uratowania złotówki, tylko po to, żeby się przypodobać uczciwym ludziom, którzy słusznie twierdzą, że złotówka powinna zostać, żeby nie wchodzić do strefy euro. Dodam do tego, że w wielu samorządach, tak jak u mnie w Lublinie, to obie te partie w zasadzie współrządzą razem i w żaden sposób sobie nie utrudniają robienia rozmaitych interesów, czy jest taka cicha koalicja. Ponadto widać, że te partie także wspólnym głosem mówią w sprawie wojny ukraińsko-rosyjskiej, czyli niczym się nie różnią w istocie. Mało tego, mają też podobne zachowania, bo o ile po katastrofie smoleńskiej Bronisław Komorowski, gdy już przejął władzę w Polsce, to próbował takim łagodnym tonem mówić o naszych relacjach z Rosją, że oto mamy najlepsze relacje z Rosją od tysiąca lat nawet. Taki z niego historyk wybitny, że nie potrzeba rozdrapywać blizn, że w zasadzie Rosja to już całkiem inny kraj, ale nagle teraz, jak sprawa na Ukrainie mocno zaczęła kipieć, no to kazał się pogniewać na Rosję, na Putina, mówi, że będziemy dostarczać broń na Ukrainę, zmienił swoje stanowisko o 180 stopni. Jarosław Kaczyński, który do tej pory bardzo przyjaźnił się z premierem Orbanem, premierem Węgier, też nie wiadomo dlaczego, z dnia na dzień postanowił na premiera Orbana się gniewać i nie spotkać się z nim, jak był w Warszawie i w ogóle już nie chce tutaj robić drugiego Budapesztu, tam w ogóle nie wiadomo co chce. Ale Węgrzy już są źli. No, przypomnę Państwu, że te słynne pociągi zwolenników Prawa i Sprawiedliwości jeździły do Budapesztu na Święto Narodowe, tam pili wino za darmo, przyjaźnili się z Węgrami, no widać teraz trzeba było rewanż zrobić, to pisowcom szkoda wina i już chcieli się pogniewać. Ja byłem 15 marca na Święcie Węgierskim, przemawiałem nawet. Bardzo się to Węgrom podobało, co mówiłem, jest materiał dostępny w internecie. Teraz zastanówmy się, dlaczego Bronisław Komorowski zmienił swoje stanowisko w sprawie rosyjskiej tak z dnia na dzień, bo w międzyczasie ani żaden następny prezydent nie zginął, ani nic wielkiego nie stało. I dlaczego prezes Kaczyński się obraził śmiertelnie na Węgrów? Żadnych poważnych powodów ku temu nie było, żadnych wydarzeń historycznych. Natomiast można podejrzewać, że obaj mężowie stanu dostali jakąś sugestię z zewnątrz, że panowie, oto teraz idziemy z Rosją na Udry. No i poszli. Jest to dosyć smutna sprawa, bo ten konflikt ukraińsko-rosyjski w zasadzie bardzo mało nas powinien dotyczyć. Na szczęście się odbywa daleko, no w miarę łagodnie. I cała ta opinia publiczna, taka światowa, żąda od Polski zaangażowania się mocno, pyskowania przeciwko Rosji. Co więcej, bezinteresownej miłości z obecnym rządem banderowskim w Kijowie. I należy sobie zadać pytanie, dlaczego Polska ma w ogóle interesować się konfliktem ukraińsko-rosyjskim? No, część takich ludzi, którzy kierują się namiętnościami w polityce, mówi, no tak, bo powinniśmy pomagać Ukrainie, bo jak Rosja południe Ukrainy, to przyjdzie do nas i będzie źle. No i tu się martwię, bo Polska niestety po tym 25-leciu
po wejściu do NATO, po wejściu do Unii Europejskiej, okazuje się, że jest państwem bardzo słabym i osamotnionym. Słabym, bo licząc na wsparcie NATO, Amerykanów, no, rozbroiliśmy skutecznie własną armię. Ta armia nie nadaje się do wojowania z kimkolwiek. I pchanie nas ku konfliktowi z Rosją dzisiaj to jest samobójstwo po prostu, bo jeżeli my nie możemy wygrać z Rosją, to znaczy, że Rosja może wygrać z nami. No to ja wolałbym jednak takich interesów nie robić ze światem Zachodu, bo już raz nas Rosji sprzedali w 1945 roku i jakoś nikomu z tego, wiecie, ani ręka nie uschła, ani nie wyrzutów sumienia. Należy zwrócić uwagę na coś takiego, że Polska jest uwikłana w ten konflikt na zasadzie jakiegoś takiego dyżurnego frajera historii, który za poklepywanie po plecach znowu jest gotów podłożyć się, byle to ktoś inny na tym skorzystał, a my będziemy eksperymentować na swoim ciele, jak to wyjdzie. To jest bardzo zły objaw. Świadczy o całkowitym braku odpowiedzialności. No, nie mam złudzeń co do Platformy, bo ja doskonale wiem, kto to jest i co to za ludzie i niczego dobrego po nich się nie spodziewam, ale zmartwiłem się, że Prawo i Sprawiedliwość poszło tym torem i robi uczciwych Polaków w konia, jako partia przedstawiana jako taka patriotyczna i porządna. Nie przedstawiono nam żadnych ewentualnych korzyści z powodu uwikłania się w ten konflikt, no bo skoro mamy się zadawać, prawda, z jakimś państwem, no to po coś? No bo tak po co? No, na spacer można iść z psem głupio. I wtedy to jest nasza prywatna sprawa, ale jak się kieruje narodem, to trzeba brać odpowiedzialność, mieć cel. Jaki może mieć cel? No, Ruscy, jak napadli na Ukrainę, to mieli cel. Odebrać Donieck, odebrać Krym, coś tam jeszcze, pewnie coś tam jeszcze zechcą, to mieli cel, tak? No to osiągnęli ten cel. Jaki cel może mieć Polska? Jakie korzyści? No, gdyby nam Ukraina jakiś złożyła ofertę, na przykład. No, będziemy się przyjaźnić, tak? No to niech tam, powiedzmy, polskie firmy czy polski rząd weźmie udział w restrukturyzacji, prywatyzacji naszych przedsiębiorstw, to razem będziemy robić interesy. Takiej oferty nie było. No to może Ukraina zechciałaby kupować od nas węgiel albo prąd elektryczny, skoro im Rosjanie za głębi odebrali, no też o tym bardzo nie mówił. No to może nam zapłacą. No też nie mają czym. Mało tego, to my zawozimy pieniądze na Ukrainę, jeszcze na rozwój jakichś małych przedsiębiorstw. Nasze małe przedsiębiorstwa są dożynane ZUS-em, podatkami, czynszami, jeszcze wypychane z rynku przez galerie handlowe, czyli przez zagraniczne korporacje, a my zamiast bronić swoich przedsiębiorców, sklepikarzy, rzemieślników, prawda, małych fabrykantów, to walimy pieniądze na jakieś małe przedsiębiorstwa ukraińskie. Czyli przypuszczam, że większość tej Polski jest rozkradana przez miejscowych gangsterów, w najwyższym, najlepszym wypadku oligarchów. Robimy więc głupio, a żadnych korzyści nam się nie przedstawia. No może Ukraińcy przynajmniej by chcieli oddać Lwów. No to przecież nie ma mowy o tym nawet, bo jeszcze rok temu żądali od nas zwrotu Chełma, Zamościa, Przemyśla i czegoś tam jeszcze na Majdanie. Jeszcze na Majdanie nie mieli ministrami, co teraz są, no to żądali od Polski rozmaitych terytoriów, jak najbezczelniej. Do tego, jak już na wstępie powiedziałem, na Ukrainie trwa kult największego zbrodniarza XX wieku tej części świata, Bandery. To był bytle niesłychany, jego sukinsyny mordowały niewinnych Polaków w najperfidniejszy, najbardziej okrutny sposób, do tego stopnia, że sami Niemcy, którzy wówczas tam administrowali, bo do samego Banderę wycofali z tego terenu do Niemiec, zamknęli go, bo stwierdzili, że nawet ich hitlerowców przerażała skala okrucieństwa tych bydlaków z UPU. Tych bydlaków i sukinsynów, którym się dzisiaj na Ukrainie stawia pomniki na znak przyjaźni z Polską. No to tak, to my się bawić nie będziemy. No to ktoś powie, no to może zaprzyjaźnijmy się z Rosją i zróbmy jakiś deal wspólnie z Ruskimi. No ale Rosjanie też wcale niczego nam nie obiecują. Sikorski coś tam chlapnął, jak to Sikorski. Nie wiem, co ten człowiek, co bierze i u kogo się leczy, ale ma takie objawy niepokojące, że ja bym go najchętniej, wiecie, odsunął od piastowania jakichkolwiek funkcji, bo
gotów nam narobić bigosu, bo to, co opowiadał w tej restauracji Sowy, to jedno. To, co mówił, że Putin nie obiecywał, proponował Tuskowi rozbiór Ukrainy. I on to mówi jako, wiecie, człowiek, który był ministrem spraw zagranicznych, a teraz jest marszałkiem Sejmu, czyli drugą osobą w państwie. Gdybym ja palnął coś takiego, no to by mnie tutaj media rozszarpały, chociaż wcale o mnie na razie nie gadają, chociaż od 3 miesięcy je paliuje. A tutaj Sikorski może opowiadać te swoje chore androny i nie ma sprawy, bo Radzio to jest Radzio, tak? Radziowi miło się wszystko wybaczy. No Rosja mogłaby nam zaproponować no coś, na przykład, że zniesiemy na nasze produkty, które nałożyła. No to by był jakiś interes, ale Rosja ma nas wnosi. Rosja wyrzuca polskich dyplomatów z konsulatu w Petersburgu, Rosja już zaczyna różne rzeczy o nas mówić, czy to my tam teraz zajęliśmy część terytorium Czech, to była taka wymiana przecież, Rosjanie przedstawili to, że my teraz zabieramy terytorium Czechów. I mówią o tym. No i mówią o nas rozmaite przykre rzeczy i nie kryją wobec nas rozmaitych zamiarów. No jeszcze niczego za to wszystko nie dostaliśmy. No ja bym był też ostrożny, gdyby naprawdę Rosjanie nam proponowali jakiś rozbiór Ukrainy, bo jednego dnia rozbiorą z nami Ukrainę, a drugiego dnia powiedzą, Polacy to agresorzy, przed którymi musimy bronić jakąś prawosławną ludność ruskojęzyczną. I drugiego dnia by nam też tyle skroili. Także z ruskimi lepiej żadnych interesów nie robić, bo to jest naród niezwykle przewrotny i nie ma poczucia honoru, nie dotrzymuje słowa w polityce. Więc należy zastanawiać się, dlaczego Polska, która nie ma nic zyskać, jest wikłana w ten konflikt i temu wtórują przywódcy największych partii. Otóż wiemy dobrze, że Platforma Obywatelska jest stronnictwem, które jest tak, jak powiem, kierowane czy inspirowane przez Berlin, stronnictwo proniemieckie. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość zerka w stronę Waszyngtonu. Zerka, bo Waszyngton niespecjalnie zerka na Prawo i Sprawiedliwość, tak? No i tutaj interesy i niemieckie, i amerykańskie, widać, pokryły się w kwestii ukraińskiej. Każdy coś chce na tym zyskać. No co chcą zyskać Niemcy? No Niemcy z jednej strony przyjaźnią się nadal z Rosją, pomimo tych rozmaitych tam, a to embarga, to restrykcji ze strony Unii Europejskiej, to Niemcy stawiają fabrykę Mercedesa w Rosji właśnie, ciężarówki będą tam budować. Koncern Siemensa nadal kontynuuje uzbrojenie tego rurociągu pod nie Bałtyku, chociaż żadnych restrykcji nie będzie stosował. To tyle Niemcy. No co Amerykanie mogą uzyskać? Amerykanie mogą właśnie, co chcą Amerykanie, że tak się awanturują o to Ukrainę? Chcą, według mnie, doprowadzić do sytuacji, gdy Rosja będzie tak przez nich lekko wytarmoszona. Lekko, powtarzam, bo Rosji nie ma powodu porządnie wytarmosić Ameryka, bo to ani konkurent na sprawach gospodarczych, ani nie zagraża militarnie Amerykanom. Tylko trzeba Rosję jakoś tam, wiecie, spopychać, taki sparing zrobić po to, żeby Rosja po takim sparingu wiedziała, gdzie jest ich miejsce. Czyli żeby uznała, że Amerykanie jednak są jej bliżsi, bo wyrósł pewna siła polityczna na świecie, do tej pory nie wdająca się w sprawy globalne, czyli Chiny. Z Chinami mają problem i Rosjanie, i Amerykanie. Amerykanie, bo Chińczycy wykupili cały dług amerykański, czy gdyby Chińczycy chcieli, to mogą stać się właścicielami Stanów Zjednoczonych bez jednego wystrzału. Gospodarka amerykańska została mocno już wyparta z rynków światowych, a chińska radzi sobie jak najlepiej. Wzrostu potęgi Chin bardzo boi się Rosja, bo to jest blisko i Chińczycy na pewno by Rosjanom spuścili manto, gdyby chcieli, ale nie muszą, bo i tak prowadzą ekspansję gospodarczą, zwłaszcza na tych wschodnich rubieżach Imperium Rosyjskiego, tam gdzie jest mnóstwo surowców, mnóstwo terenów, rozmaitych bogactw. No Rosja nie ma żadnych narzędzi, żeby bronić Syberii przed Chińczykami. Żadnych. No Chińczycy, jeśli przyjdzie fanaberia, to mogą sobie to chcieć wziąć. No w jakiej sytuacji Chińczycy mogą sięgnąć po Syberię? Albo w takiej, gdy ten naród bardzo liczny, żyjący dość nadal skromnie w swojej większości,
jeśli z różnych powodów zechce ten naród żyć nieco lepiej. No wyobraźmy sobie, no dodam, że tam były takie momenty, że miesięcznie w Chinach się sprzedawało 4 miliony telefonów komórkowych. Miesięcznie. To jest taki rynek zbytu. To jest skala konsumpcji. Co będzie, gdy Chińczycy naprawdę sobie zechcą wraz ze wzrostem dobrobytu kupić, powiedzmy, 200 milionów samochodów osobowych? Mogą, tak. Dlaczego nie? To jest naturalna konsekwencja wzrostu dobrobytu zwykłych ludzi. No to jak 200 milionów samochodów trzeba będzie zatankować, a to jakie będą ceny ropy na rynkach światowych? Już nie 47 dolarów za baryłkę, która się spadnie, tylko myślę, że cena ropy dojdzie do 200 dolarów za baryłkę albo i więcej. No, Rosjanie jakieś tam złoża ropy naftowej tu i tam mają i można oczywiście to wydymać. Że Rosja jest poważnie zagrożona przez Chiny. No starsi pamiętają Chiny sprzed, powiedzmy, tam jeszcze 25 lat. No to gdy pokazywano w telewizji obrazki z Pekinu czy Szanghaju, no to większość ich mieszkańców jeździła rowerami, ubrali jakieś takie mundury liche albo kufajki. Mężczyźni ubrali tak samo jak kobiety. Taki typowy komunistyczny tłum uzbrojony w rowery. Samochody to były tylko służbowe. Po 25 latach odejścia od gospodarki komunistycznej, no to wiadomo, że Chińczycy już tam mają wysoki poziom konsumpcji, że tam te miasta to wyglądają praktycznie jak z jakiegoś filmu science fiction, dworzec w Szanghaju kolejowy jest 3-piętrowy, na raz wsiada do pociągu 3000 ludzi, to są rzeczy w Europie w ogóle niesłychane. Jest to państwo dynamicznie rozwijające się i nie zamierza na tym poprzestać. Z drugiej zaś strony ci, którzy, zwłaszcza zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, którzy tak zerkają na Stany Zjednoczone, to cały czas żyją mitem, że Stany Zjednoczone to są takie, ta Ameryka czasów Reagana, że nienawidzą Ruskich, komunizmu, że tam w ogóle to jest kraj wolności, że są zdeterminowani w obronie prawdziwych wartości, że każdego narodu cieniożonego gotowi są bronić. Podczas gdy Stany Zjednoczone przez te ćwierć wieku zmieniły się etnicznie i cywilizacyjnie. O ile w czasach Ronalda Reagana, pogromcy komunizmu, Stany Zjednoczone były we władaniu i tam była większością tą etniczną, kulturową grupa zwana białymi anglosaskimi protestantami, to dzisiaj Stany Zjednoczone to jest kraj latynoskich katolików, całkiem innych niż my, to latynoscy katolicy. I zamierza się wprowadzić dwa dodatkowe święta, święta muzułmańskie. To jak Państwo oglądają stare filmy amerykańskie. Na przykład ostatnio oglądałem pierwszą część filmu Szczęki. Taki film, co do rękę zjadę ludzi z lat 70. Ja patrzę w tej chwili, zwróciłem, że przez cały film tylko jeden człowiek na plaży był w ciemnoskóry. Tam sami biali ludzie generalnie byli. No teraz jak się włączę jakikolwiek film amerykański, to głównie jakaś ludność taka kolorowa jest, tam białych jest już bardzo mało, w jakimkolwiek filmie. I to wcale nie dlatego, że kiedyś nie pokazywano zbytnio, prawda, kolorowo. Nie dlatego, tylko jak podkreślam, wówczas jeszcze najliczniejszą taką grupą etniczną byli potomkowie Europejczyków. Dzisiaj dominują Latynosi i różne inne mniejszości kolorowe, które stały się większością w Ameryce. To jest taki typowy multikulty, gdzie już nie ma jakichś sił przewodnie, bo ile Ronald Reagan, pogromca komunizmu, jeden z moich ulubionych bohaterów politycznych, wierzył, że na posłannictwo, zmyślić to dzieło szatana, imperium zła, Rosję sowiecką, tak? Mówił o Bogu, o wartościach tradycyjnych. No to teraz o jakim Bogu mówi prezydent Obama? Ja nie bardzo wiem, bo tam mówi o Bogu, bo w Ameryce trzeba mówić o Bogu, ale może jest jakiś Bóg całkiem inny niż ten Ronalda Reagana, tak przypuszczam. Więc świat się zmienił. Chiny, które były kiedyś marginalne, wchodzą, widać to, z przytupem do pierwszej linii, sprawiają rozmaite kłopoty wszystkim, a polscy politycy żyją mitem. Mitem takim, że to Ameryka nas kocha i zechce zadzierać z Amerykanami i Rosją. W obronie Polaków, no to przecież kompletny nonsens. Dzisiaj Amerykanie chcą doprowadzić do sytuacji,
że taki, żeby zbliżyć się na lądzie do Chin, na lądzie, bo że się denerwują na nich, to jedno, ale żeby ewentualnie rozegrać konflikt, no to trzeba się zbliżyć. Nikt nie będzie prowadził wojny realnej, wiecie, strzelając rakietami przez ocean. Tak można, tylko to nic nie da. Trzeba zająć terytorium wroga i tak dalej, no, to jest oczywiste. Na oceanie też nie ma sensu, to kosztowne i głupie, bo można sobie zatapiać te okręty, tak jak dzieci grające w szkole w okręty, tak? Bez sensu. Trzeba wejść na terytorium wroga, przynajmniej się zbliżyć. I o ile Chiny nie mają możliwości tam żadnych zbliżenia się do Stanów Zjednoczonych, bo nawet Kuba stała się teraz już państwem sprzychylnym Ameryce, no to Stany Zjednoczone, to Amerykanie mają możliwość zbliżyć się do Chin, bo mają te kolonie takie już tradycyjnie przyjazne, jak Korea Południowa, Japonia, Tajwan, z drugiej ze strony zaprzyjaźniony Pakistan, mocarstwo atomowe, choć muzułmańskie, bo jednak proamerykańskie, bo tam Ameryka, jednak taki reżim wojskowy, który trzyma to je jeszcze w ryzach, jeszcze w ryzach. To ciekawostka teraz, Iran już dotychczasowy wróg Ameryki i Izraela, nagle stał się sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i to z dnia na dzień. I to z dnia na dzień i specjaliści od wojskowości irańscy pomagają Amerykanom walczyć z tymi rozbrojonymi państwami islamskimi. Ciekawostka. Też niewyobrażalna jeszcze pół roku temu. Ale najlepszym sojusznikiem Amerykanów, żeby się zbliżyć do Chin, przecież jest Rosja. Rosja, z terytorium której, zwłaszcza z Syberii, można już okrążyć praktycznie Chiny z tymi małymi terytoriami proamerykańskimi. Wtedy Chińczycy będą mieli spory kłopot. Ta wojna miała być rozgrywać. Dlatego ten konflikt na Ukrainie, gdzie na Amerykanie, no oczywiście mogliby się ktoś znowu powiedzieć Putinowi, słuchaj Włodek, no to my jedziemy na Chiny, tak? Ale wiem, że iskrzenie na linii Waszyngton, Moskwa było, zwłaszcza po tych rewolucjach północnoafrykańskich i bliskowschodnich. No zwłaszcza w Syrii, gdzie tam już próbowano tak zwany reżim obecnego prezydenta obalić, tam się okaże, że już trwa, bo chyba trzeci rok, końca nie widać. I to Rosja jak naj bezczelniej poparła prezydenta tego legalnego i powiedziała, że tam żadnej rewolucji nie pozwoli dokonywać. No Amerykanie, tak, Michalkiewicz tak twierdzi, w drodze odwetu, no to urządzili w Kijowie Putinowi takie zajęcia, ten majdan, żeby się interesował raczej bliżej domu niż Syrią. No i tutaj taki konflikt się rozegrał. Rozsianie Ukrainy opłaciło się wszystko. I Amerykanom, żeby, jak mówię, zainteresować Putina bliższymi okolicami, ale opłacało się też samej Rosji putinowskiej. Powiem dlaczego. Otóż, o ile od XVIII wieku w zasadzie Ukraina to była uważana przez Rosję jako no, część imperium, tam nie było jakichś powstań antyrosyjskich, ani nic. W zasadzie to Ukraina, to Ukraińcy nogami przybierali do tej Moskwy już od XVII wieku. Nikt nie traktował tej Ukrainy jako osobne państwo. No taka część administracyjnie trochę odległa. Gdyby nie ta granica, co Chruszczow ustanowił w latach 60., to by żadnej granicy nigdy nie było między Rosją a Ukrainą. No ale tak się ufundował, no to tak było. Taka fanaberia. Ale Putin nie jest głupi i lepiej wolał uważać, spojrzał na mapę, wziął kalendarz i wjechał. W roku 2015 na Ukrainie mają być wybory prezydenckie. W tym samym czasie, co w Polsce. No już raz w Polsce taki wygrał wybory, co to na szczęście nie żyje tak. Nie wiadomo, kto za tym stoi, ale na psu ruskim. Mówię o prezydencie Kaczyńskim, który próbował realizować jakąś polską politykę zagraniczną na własną rękę. Tak? Potem mówi, cholera wie, kto teraz w Polsce wygra w 2015 roku. A? Lepiej uważać. A nie wiadomo, kto wygra w Kijowie wybory prezydenckie. No bo ten nasz, ten co uciekł, no to tam popularny nie jest, to Ukraińcy mogą się tuknąć w łeb, ktoś im coś doradzi, wybiorą sobie jakiegoś gościa, co postanowi naprawdę zrobić Ukrainę państwo niepodległe, tą granicę to potraktuje naprawdę, ustawi swoich celników, albo i ustawi swoje wojska. A jak ten nowy prezydent zechce wezwać jeszcze jakichś sojuszników,
A może jakiś tam taki prawdziwy może zechcieć wejść do NATO, no to będziemy mieli ciepło, bo od granicy ukraińskiej do Moskwy, no to będzie wtedy rzut beretem i się okaże, że Moskwę można już szachować wcale nie bronią jądrową tam gdzieś z daleka, ale całkiem zwykłą bronią taką, co to wiecie, wystarczy dojechać na oborach, jak to się mówi, i można sobie tam rakiety wystrzeliwać całkiem zwykłe. No i Rosja nie mogłaby dokonać odwetu w stronę Waszyngtonu nawet. No, no bo jak? Chyba, żeby weszli na drogę wojny nuklearnej, to już raczej nikt tego poważnie nie traktuje, bo to mogłoby się równie skończyć dla wszystkich. Więc pan Putin pomyślał sobie tak. Skoro tutaj jakiś mądrala wygra wybory na Ukrainie, zrobi prawdziwą granicę pod nosem, ustawi jakieś tam rakiety pod nosem, a no to będziemy mieli ciepło. Bo wiecie, że Rosja to ma tak głupio, że akurat dwa największe miasta, Moskwa i Petersburg, w których mieszka ponad 10% ludności tego państwa. Ponad 10%, no to piękny cel, tak? To te dwa miasta są na zachodnich rubieżach, czyli na terenie najbardziej ryzykownym ze strony wojskowej. Więc pan Putin, no myślę, że bardzo był zainteresowany też Rosjanie Ukrainy, żeby no, te wybory nie odbyły się legalnie, no bo te tak naprawdę w czasie niekonstytucyjnym się odbyły. Prezydent uchodźca, który mieszka w Rosji, jest nadal legalny. No to należało to Ukrainę rozkryć. No to ten Majdan był najlepszym momentem. I myślę, że z jednej strony to Amerykanie podrzucali tam dolarów, bo to wiadomo, że podrzucali, ale z drugiej strony i Putin też tam robił co swoje, żeby różne namiętności brały górę. Bo w państwie niestabilnym można najlepiej się zrealizować politycznie. I to było widać, no to od razu ci banderowcy zaczęli przejmować władzę, no to Putin co? A to będzie walczył z faszyzmem. On nie mówi, że tam jakieś, prawda, że tam chcą sprowadzić Amerykanów pod samą granicę, czy wprowadzić Ukrainę do NATO, tylko on mówił, że to faszyści przyjęli władzę w Kijowie. Jest to w tej mojej książce, która zawiera felietony od 9 lat, jest ten taki tekst chyba z 11 roku, gdzie ja przewidziałem, że Ukraińcy sobie ufundują tą nową państwowość na etosie banderowskim, no to będzie prezent dla Putina, no bo Rosjanie bardzo lubią walczyć z faszyzmem. Dla nich faszysta, Piłsudski był faszysta, Kościół Katolicki to był faszystowski, Amerykanie byli faszystami. Każdy dla nich jest faszysta, kogo tam faszystą chcą nazwać. U nas też wielu jest takich, co do kogo chcą to faszystą nazywają. Wydaje się, skąd im nogi wyrastają. No to jak mówię, pan Putin miał pretekst, bo faszyści w Kijowie wyrzucili legalnego prezydenta, chcą tutaj jakieś wojska amerykańskie może wprowadzić pod nos. No to nie miał skrupułów, postanowił co robić. Chronić ludność cywilną przed faszystami. Dlatego tam były te akcje na Krymie, w Doniecku. Co z Krymem, to inna historia. Bo o ile na Krymie były bazy marynarki rosyjskiej, no to one wynajmowały za pieniądze od Ukrainy na 25 lat te bazy. No i tam mogły być. Ale gdyby nowy prezydent Ukrainy, jakiś taki inny całkiem, powiedział, że już kończy, nie chce Rosjanom wynajmować tych baz, nie chce, no to trzeba by tam jakieś stanowisko zająć. No a wprawdzie Rosjanie by nie musieli się wyprowadzać, by powiedzieli po całym nazwisku, ale taki nowy prezydent mógłby na przykład z drugiej strony Krymu wynająć jakieś bazy Amerykanom, albo Chińczykom, albo komuś, tak? I wtedy wtedy rosyjska marynarka byłaby, myślę, szachowana. Ktoś powie, no to co tam ważne, tam Morze Czarne? Bardzo ważne jest Morze Czarne, bo z Morza Czarnego wychodzi się na Morze Śródziemne przez kanał Suezki na Bliski Wschód. No i tam, że tak powiem, to gorące miejsce współczesnego świata, tam cały czas coś się gotuje, czyli kto tam będzie mógł jakieś wpływy swoje poszerzać. Na terenach roponośnych, to skąd o tych Chińczykach i samochodach mówiłem, to ten może mieć dużo do powiedzenia w świecie. Że gdyby Rosja dała się temu przed Morza Czarnego, to praktycznie straciłaby całkowicie swoje znaczenie imperialne. No bo na Bałtyku to tam tej ropy nie za wiele, tam te wąskie ciśnienie, żeby wyjść gdziekolwiek, to i dużo czasu i ktoś może robić dużo przykrości. Czyli Rosjanie byli odepchnięci od Zachodu. Tylko Morze Czarne jest gwarantem pozycji w świecie dzisiaj, dopóki ropa naftowa stanowi podstawę energetyki i dalej napęd samochodu, tak? Tak może skomplikowanie brzmi, ale widzimy, że różne państwa realizują swoje cele strategiczne i wybiegają myślami w przód. Przywódcy patrzą na mapę, w kalendarz, komplikują, co tu zrobić, kogo
ukrzyżować szyki, co się stanie. O, nasi przywódcy ujmowali w Polsce, no w zasadzie patrzą na kalendarz wyborczy i na słupki popularności. Tym zupełności wystarcza i wcale ich nie obchodzi, że nie mają armii, nie mają pieniędzy, nie ustalają celów strategicznych. Tylko jak wybory, aha, to my teraz będziemy się o świętej pamięci wicepremiera Lempera teraz awanturować, jakieś skoki, tam, żeby tylko Polaków roznamiętnić. Roznamiętnić całkiem niemerytorycznie. I stąd uznaliśmy my właśnie Ruch Narodowy, że trzeba Polaków przestrzec przed błędem w głosowaniu na Platformę i na Prawo i Sprawiedliwość, bo może się to dla nas tragicznie skończyć. W ubiegłym tygodniu odbyłem taką rozmowę z trójką młodych dziennikarzy, takich, tak powiem, uczuciowo związanych z obecną linią tego państwa. I tutaj próbowali mi namówić, żebym jednak bardziej się ujął za Ukrainę. Ja mówię, ale dlaczego? No bo trzeba im pomóc, bo oni walczą o swoją wolność. No to ich wolność, to nie walczą bardzo dobrze, proszę bardzo. Co mi do tego? Tak? Nie walczą, ile wlezie. No ale my powinniśmy tam im pomóc, bo ta Rosja to zła i tak dalej. A, czyli że Rosja jest zła, to dlatego mam im pomóc, tak? No tak. No to dobra. To czy Państwo uważają, że Polska dzisiejsza jest w stanie wygrać wojnę z Rosją? Nie, no nie. Aha, no to wobec tego zakładacie, że to Rosja jest w stanie wygrać wojnę z Polską. No to im nie zrzedły. I tam w trójkę siedzą, no taki głupi moment, no będzie tak czy nie? Bo wojnę ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać, skoro my nie możemy wygrać, to możemy przegrać, tak, tak. No to jaki jest dla mnie interes, żeby przegrywać wojnę z Rosją? Przegrywanie wojny z Rosją zawsze dla Polski się kończy fatalnie. I nawet w końcu te dwie dziennikarki tak notowały i mówią do dziewczyny, no powiedzcie nam, że naprawdę gorąco tak pragniecie, żeby po raz kolejny rosyjscy żołdacy gwałcili takie dziewczyny jak wy. Chcecie tego? No to oni już przestały gotować, rzeczywiście strząs. No bo ja im mówię, że rozumiem, tak? No fakta. No chcecie tego? Po co to? Ja rozumiem, że w Warszawie brakuje porządnych chłopaków, bo to takich dwóch nie mijało na ulicy, co nie wiedziałem, czy to jest chłopak, czy nie przydać. Dajcie za ręce. Chcę pewnie zrozumieć, jak oni się rozmnażają. Jest ich coraz więcej. No i chcecie porządnych chłopaków, to pojedziecie w teren. No naprawdę łatwo odróżnić chłopaka od dziewczyny i nie trzeba akurat ryzykować namiętnością sowieckich żołnierzy, żeby się zaspokoić w sposób. Nie trzeba, można to załatwić w sposób cywilizowany i własnymi siłami. Czyli widzimy, że polska polityka jest nasycona emocjami, głupotą, brakiem kalkulacji. Dwie główne siły polityczne w zasadzie mówią jednym głosem. I my jako Ruch Narodowy mówimy, no wcale nie dlatego, że jesteśmy pacyfistami, ale mówimy, że Polska nie powinna tego konfliktu się angażować i spędzić, no bo o ile Amerykanie i Niemcy mają powody, żeby nas tam jako to drewno do ogniska dorzucać, żeby to się paliło, wtedy oni w tym momencie zainterweniują, ale tak czy inaczej, to my na tym skorzystać nie skorzystamy, a straty już poprosimy, bo chociażby embargo rosyjskie i drastyczne pogorszenie relacji z Rosją już mamy. Należy wykorzystać ten czas na wzmocnienie własnych sił, zwłaszcza obronnych, co tu dużo gadać, rozbrajają na marnie z hukiem, zwłaszcza po Smoleńsku. No teraz dopiero tam jacyś mają się zgłaszać na szkolenia, no to jesteśmy w gorszej sytuacji niż we wrześniu 1939 roku. I co najciekawsze, ten projekt polityczny pod nazwą Unia Europejska, który nam przedstawiano przed kilkunastu laty jako taki zbawienny dla Polski, że wreszcie będziemy w Europie, będziemy zarabiać po Polsce, że to prawdziwy raj na ziemi, no to ta Unia Europejska w tak drobnej, bądźcie peryferyjnej sprawie jak konflikt ukraińsko-rosyjski zaczęła śpiewać całkiem innym głosem wewnątrz. Jedni tam każą nam kochać Ukrainę, a sami robią interesy z Rosjanami, w ogóle tam jedne państwa już tamtym są prorosyjskie, tak jak Grecja na przykład, duże prorosyjskie nastroje we Włoszech, w Hiszpanii, tam gdzie Unia Europejska najwięcej ludzi okradła, ci ludzie pokapowali, szukają jakiejś alternatywy. Czyli Unia Europejska nie zdała próby czasu, bądź co bądź w kwestii takiej, no, która nie odbyła się na terenie Unii Europejskiej, jest mało znacząca, bądź co bądź.
zostaliśmy manewrowani projekt Unia Europejska też cynicznie i na tej samej zasadzie jak w 1939 roku w sojuszu z Brytyjczykami. Na szczęście, jak już tutaj bomby nie spadają, niczego się specjalnie nie dzieje, ale musimy się rozejrzeć za alternatywą, bo jak przyjdzie co do czego, to zostaniemy znowu osamotnieni i jeszcze nasi dotychczasowi przyjaciele powiedzą to wszystko przez Polaków, podrażnili Putina, ten Putin to fajny chłop, gdzie stawiamy tam fabryki, a ci Polacy tutaj się wszanili z tymi Ukraińcami, no to teraz my sobie radzą sami. No tak było nieraz w historii i ja nie zamierzam, jak powiem, patrzeć z boku, jak na sobie w konia cyniczni gracze i nasi prawdziwi wrogowie, czyli mocarstwo tak zwane zachodnie, bo oni udają przyjaciół zawsze robią na krzyż. Dlatego też należy budować własną pozycję lidera regionalnego, uzbroić armię, dokonać wzrostu gospodarczego, czyli całkowicie odrzucić restrykcje gospodarcze, które nakłada na nas Unia Europejska, nikt inny. Że Unia Europejska zabrania nam produkować tego, co chcemy, handlować z kim chcemy, to Unia Europejska chce, żeby nasze firmy jeszcze transportowe pobankrutowały, bo każą płacić naszym kierowcom tam za godzinę jazdy 8 czy 9 euro. To Unia Europejska dokonuje ubezwłasnowolnienia gospodarczego Polski. Gdyby nie Unia Europejska, to przypuszczam, żebyśmy naprawdę mogli zarabiać pieniądze, a jedyna korzyść, jaką mamy, to nastawiane sieci handlowe zagraniczne, ale żadna sieć handlowa polska nie powstała, bo jest tysiąc powodów, żeby jakieś nam przeszkody biurokratyczne fundować. Ja osobiście, no i oczywiście nasi zwolennicy, którzy jeszcze przed Ruchem Narodowym zabierali głos publicznie, mówiliśmy, że Unia Europejska nie rozwiąże żadnego problemu polskiego, mało tego przysporzy nam nowe. No i tak się stało, minęło 11 lat i widzimy jak na tacy, że ten projekt polityczny nam się wcale nie opłaci. No wprawdzie oni nam fundują jakieś tam, wiecie, obwodnice, stadiony, tam takie inne atrakcje, ale my nie jesteśmy suwerenni gospodarczo. Nie możemy zarabiać pieniędzy tak, jakbyśmy chcieli, nie jesteśmy dysponentami własnych zasobów. Czyli nasz potencjał gospodarczy jest uzależniony od państw, od mocarstw unijnych. Jesteśmy, uważam, w gorszym jarzmie niż w czasach sowieckich, bo w czasach sowieckich to Polska miała najwyższy potencjał, prawda, mówię się, prywatne rolnictwo, prywatne rzemiosło, prywatny handel i tam te kołchozy bankrutowały w Związku Radzieckim, no to my mogliśmy im tam na jakichś warunkach dostarczać żywność, raz na lepszych, raz na gorszych, ale w Polsce nie było przynajmniej głodu. I nawet przywódcy radzieccy woleli tutaj nam zbytnio nie przykręcać śruby, żeby nie zapanował głód w całym imperium. Bo przypomnę, że to w 80 roku to Polska wygrała konkurs na wyżywienie olimpiady w Moskwie, czyli mówiąc krótko, mieliśmy za darmo dostarczać żywność na to wydarzenie sportowe i wtedy wprowadzono kartki na mięso i wybuchła solidarność, bo rynek rosyjski nas wydrenował z podstawowych produktów żywnościowych. Ale to polska produkowa żywność miała możliwość. Dzisiaj moja rodzina mieszkająca na wsi, na Lubelszczyźnie, w regionie rolniczym, no w zasadzie już tak misie jej nie orze, po co to starsi ludzie, młodzi wyjechali do miasta. Jeszcze w latach, na początku lat 90. jak się jeździło do rodziny na wieś, to tak dali jajek, dali mleka, dali tam czegoś, kiełbasy domowe, bimbru, to oni mieli. A dzisiaj to oni jadą w niedzielę do supermarketu, do miasta, bo żyją z dotacji unijnych. To przeróbek i koniec. Czyli polska wieś stała się schludna, ale nie jest już w ogóle wykorzystywana do produkcji żywności, tak jak powinno być. No to tyle tytułem tego wstępu. Chciałbym, żebyście Państwo jakoś zabrali swój głos, żebyśmy porozmawiali na żywo o tym, bo ja uważam, że Polska musi wreszcie zacząć realizować swój własny interes narodowy. Mówić ku własnym głosem we własnych sprawach, ale w tym celu trzeba wymienić przede wszystkim elitę polityczną. Bo ci ludzie, którzy zostali wychowani na etosie Solidarności, plus na etosie Okrągłego Stołu, i tam się chwalą, że to Polska Ludowa ich tam wypromowała, żyją w świecie nieistniejącym, kierują się sentymentami. Polską powinni rządzić ludzie młodzi, którzy już pojechali do Europy, zobaczyli jak tam jest, wiedzą jak może być, tak? Wiedzą, że może być woda za darmo w kranie, tak jak w Irlandii, że są różne rozwiązania, wcale nie takie jak w Polsce, że nic nie wolno. Wiedzą, że rząd może wspierać własne firmy, żeby dokonywały ekspansji
za granicą, mogą, tak, mogą i robią. I ci młodzi ludzie przede wszystkim wiedzą, że warto być Polakiem, bo jak jechali za granicę, się okazało, że tam każdy trzyma się swoich, tam nie jest tak, że jacyś są Europejczycy. Nawet pedały to żyją we własnych enklawach i się trzymają razem i tam nikt, jak żaden naród europejski nigdy nie powstał i nie powstanie, i tam są egoizmy. I wiadomo, że jak przychodzi co do czego, jak są mecze drukarskie w telewizji, to w tych papach dochodzi do mordowić na tle etnicznym, tak dla zasady, bo jednak w ludziach krew gorąca. Dlatego potrzebne jest nam państwo narodowe, czyli kierujące się dobrem naszych obywateli, Polaków i koniec. A nie jakimiś wizjami wspólnej Europy i fanateriami wyssanymi z palca. Klasa polityczna powinna bronić tych interesów narodowych i robić tak, żeby nam było dobrze, a nie jakimś tam innym, prawda, państwom, czy grupą etniczną, grupą interesów. I o to cały interes związany z ruchem narodowym. Więcej nie będę tego tematu drążył, bo myślę, że jakieś pytania z sali z tej nam sprawę mocno rozwiną. Dziękuję. Przejdziemy teraz do kolejnej części, to znaczy do zadawania pytań. Prosiłbym jednak, żeby to były pytania, a nie opinie. Proszę o podniesienie ręki, jeżeli ktoś ma pytania. Proszę bardzo. Paweł Szczepiński, ja mam pytanie odnośnie informacji, które są tutaj podane na tych ulotkach, które wszyscy dostaliśmy. Tu jest napisane, że w młodości był pan związany z antykomunistycznymi kręgami kontrkulturowymi. Gdyby pan mógł coś więcej na ten temat powiedzieć. I druga rzecz, w latach 2004-2007 był pan ławnikiem Sądu Rejonowego w Lublinie. Też jeżeli mógł pan trochę więcej na temat swoich jakichś doświadczeń systemu sądowego i nie tylko w związku z tym okresem. Dziękuję. Dobrze, jeśli chodzi o ten kontrkulturowy okres. Na początku lat 80. chodziłem do liceum, miałem tam wtedy, gdy stan wojenny wybuchał, 16 lat zaczynałem liceum. Był to czas, gdy w Polsce z jednej strony zbuntowali się robotnicy, czyli mieli solidarność, a z drugiej strony bunt młodych miał miejsce w przestrzeni muzycznej zwłaszcza. Powstawały rozmaite grupy rockowe, najbardziej zaangażowane w sprawy bieżące były zespoły punk rockowe. Ja się wtedy z tą subkulturą utożsamiałem. Takie zespoły jak Deserter na przykład, waliły w system, takie piosenki Spytaj milicjanta, on ci prawdę powie, tak, takie szydercze, albo antyaborcyjne matki zbrodniarki, albo taki prowokacyjny tekst Kurwy z Zachodu i Kurwy z Sowiety. No takie piosenki pisali wówczas młodzi ludzie i to systemowi się bardzo nie podobało, a przypominam, że wtedy po ulicach miasta częszczali tacy dżentelmeni, się zwali Zomowcy i byli gotowi spuścić manto każdemu, że to miał kolczyk w uchu, czy tam tam fryzurę niekonwencjonalną, to takie były czasy. No wtedy to wielu młodych ludzi bardzo intensywnie przeżywało ten bunt rockowy, bo wtedy te pierwsze jarociny, czy żadnych owsiaka nie było, co to puścił kanał do Wastika Rzekowskiego oklaskiwać się prezydenta Niemiec. Wtedy to młodzież była antykomunistyczna, byliśmy naprawdę, mieliśmy poczucie takiego wstrętu do świata dorosłych z tych oficjalnych kręgów. W mojej szkole, w liceum Staszica, facet, który rozdawał nam w czasach Solidarności ulotki Solidarności, opowiadał ktoś z Wałęsa na przykład, czyli nam propagował to, jak wprowadzono stan wojenny, to natychmiast został komisarzem wojskowym. Czyli to był agent i prowokator. No to my, tacy 17-latkowie, bardzo karciliśmy i mówię pan dlaczego, że to nas chciał zrobić w konia i różne psikusy nawet wpłataliśmy. Potem niestety paru z nas wyleciało ze szkoły. No, taka była atmosfera, no nie wiem, czy ten temat mam dalej drążyć, chyba nie widzę było. Wie pan, lista przebojów trójki, no to była taka, że tak powiem, takie nabożeństwo w sobotnie wieczory, bo w zasadzie nie było internetu, żeby ściągać piosenki, nie było płyt za bardzo, tam kto miał jakąś płytę, to spotykaliśmy się tam po kilka osób, słuchaliśmy na okrągło tej płyty w koło Wojtek, próbowali niektórzy tłumaczyć teksty, no jakoś to dostosowywać do naszej rzeczywistości. No, jak mówię, powstawały zespoły, które mówiły po polsku, polskim głosem o tym, to się przegrywało z magnetofonu na magnetofon. To bardzo nas wtedy inspirowało i to pokolenie moje było takim, jak mówię, z różnych stron ustawionym kontra do systemu. No,
Wie pan, wtedy można było pójść do wojska, jak ktoś studiował i oblał egzamin, to od razu bilet czekał. Już tam, czyli no, profesor, który był współpracownikiem bezpieki, a wielu takich było, no to mogli utrącić takiego młodego, niepokornego studenta i natychmiast szedł w kamarze, często na 3 lata, albo wrócił w trumnie, jak tam odpowiednio się nim zainteresował. Druga rzecz, byłem ławnikiem w sądzie w Lublinie, w sądzie karnym, przez całą kadencję. No wie pan, no, mnóstwo obserwacji miałem, zobaczyłem, jak to działa naprawdę, jak na przykład przychodzi do sędziego obrońca i tam po imieniu sobie szepczą do ucha pewne rzeczy, no. Ławnicy ich nie wykonywali. Były też takie sytuacje, że młodych chłopaków, takich nastolatków próbowano skazać za posiadanie marihuany. Ta ilość marihuany to nie była jakaś tam, że w woreczku nie tam była, tylko wpadła do nich policja i wymieciono takie paprochy z biurka i śmieci. No i tam pośród jakichś tam resztek tytoniu, burzu, tam śmieci, to tam podobno wnikliwa ekspertyza wykazała jakieś tam ilości marihuany. No to granie warte świeczki. Ja myślałem, to dealera przyprowadzą, tam ma kilo zioła i tam Bóg wie co jeszcze, a to dwóch chłopaków przerażonych. Okazało się, że konfidentem policji był dealer, który, jeżeli policji statystyki podbudować, to takich Bogu ducha winnych, co raz od niego kupili z głupoty coś, to on tam im sprzedawał policję, oni tam zaraz wpadali za łeb, cały ten aparat laboratoryjny uruchamiano. Także mój stosunek do spraw marihuany jest taki, żeby karać raczej tych, co propagują, czyli robię tych celebrytów, którzy opowiadają, że jest fajne, tak, w telewizji, i dealerów. A nie takich ludzi, co to wie pan z głupoty, czy tam ktoś ich namówił na skrętach i już, bo możemy zapełnić więzienia ludźmi, którzy wcale na to nie zasługują. No to taka moja obserwacja chociażby. To wystarczy. To może jeszcze bym dopytał, czy sądzi pan, że rola ławników powinna być zwiększona w naszym systemie sprawiedliwości? Myślę, że tak. Proszę zwrócić uwagę, że cały system właśnie sądownictwa w Stanach Zjednoczonych, to głównie tam orzekają ławnicy, to taka ława przysięgłych, to na filmach widać, tam sędzia w zasadzie tylko prowadzi proces. Ale to ławnicy decydują, winien, nie winien. No jest problem taki, że wielu moich kolegów ławników to byli tacy ludzie, którzy w zasadzie tam chcieli sobie spędzać miło czas w sądzie. Niejednokrotnie denerwowało mnie to, że oni w zasadzie tylko siedzą, bo siedzą i robił dokładnie to, co sędzia im każe, albo to, co sędzia tak chce zrobić, to tak, to tak. Robi całkiem bezmyślnie, także pewna selekcja powinna być. Też taki przykład podam panu, była taka sytuacja też groteskowa, ale skończyła się też bardzo smutno. Otóż stanął przed sądem mężczyzna 60-paroletni, posądzony przez swoją byłą żonę o brutalny gwałt. Sprawa wyglądała tak, że oni się rozwiedli parę lat wcześniej. Żona miała temu panu dać 10 tysięcy złotych za to, że tam w mieszkaniu zostawił jakieś sprzęty. No i miała wypłacać te pieniądze w ratach. On w międzyczasie pomagał jej remontować mieszkanie. I w zasadzie pomieszkiwał w jakiejś piwnicy, bo ona mieszkała w bloku. No i gdy nadszedł czas tej spłaty raty, to ona tam dała 4 tysiące złotych. Potem mówi, no słuchaj, ty śpisz w piwnicy, no to daję ci te pieniądze przechowam. Czyli on jej oddał i byli świadkowie spośni, że ona wypłaciła, potem on jej oddał, to, czyli ta kobieta nie miała ochoty mu dawać pieniędzy. No i nadszedł czas następnej raty, to zaprosiła go tam do domu, tam jakiś znowu remont, coś tam jej pomagał w domu. No a po 2 tygodniach, gdy już się wyprowadził gdzieś tam całkiem indziej, to poszła na komisariat i oskarżyła go o gwałt. Dowodem rzeczowym były części garderoby. Porwane w strzępy i to wie pan, no, porwane tak skrupulatnie, że tego nie można było zrobić gołymi rękoma, zwłaszcza nie mógł tego zrobić 60-paroletni mężczyzna. I jeszcze do tego po takim dziele zniszczenia dokonać tego, co był oskarżony. No te ławniczki, taka ławniczka była, och to bandyta, tak napsuł bielizny. Ale mówię do sędziego, proszę pana, no, ja mam wtedy miałem no, 40 lat, tak? Ten sędzia młodszy, tak, no pani, czy pan gołymi rękoma potrafi tyle, taką bieliznę podszyć w strzępy? No nie. A czy jeszcze do tego mógłby pan zrobić to, co tamten rzekomo zrobił?
człowiek zmęczony, wyszarpany, dlaczego ona nie uciekła w tym czasie, jak on siedział i dałem te strzelby, tak? No tak. No ale ja mówię, ja się nie zgadzam, facet jest niewinny, baba nie chce dać pieniędzy. No to skończyło się to tak, że wznowiono proces z innym składem ławniczym i go posadzono do więzienia, już beze mnie, bo sędzia, nie wiadomo dlaczego, już się trzeba domyślać, wznowił proces i się dowiedział, że tam 40 parę lat wcześniej, po jakiejś wiejskiej zabawie, ten oskarżony też był posądzony o próbę gwałtu. Posądzony, wcale nie był nam niestanowicą przed sądem, tylko jakieś tam było postępowanie wyjaśnienia. Na tej podstawie go wsadził do więzienia. Także takie absurdy, wolałbym, żeby ławnikami nie wyliniać. Proszę bardzo. Ja się odniosę do tego, co pan powiedział. Polska w tej chwili stała się krajem, w którym występuje całkowity brak odpowiedzialności za jakiekolwiek postępowanie. Muszą być idiotą, opowiadać historię o szczególnie i pełnić ważne funkcje. Jednocześnie z drugiej strony mamy całkowicie nieświadome społeczeństwo. Dlatego, że ludzie, co mnie bardzo zdziwiło, zapytani na ulicy o to, dlaczego chcą głosować na pewno. Co mówią, bo im ufamy. Bo są to ludzie wiarygodni, bo są to ludzie, którzy zapewniają nam stabilność. To mnie osobiście bardzo zdziwiło, dlatego że nie oglądając telewizję, czytając informacje w internecie, można byłoby sądzić, że jakaś świadomość istnieje. Jej nie ma. W związku z tym, jak pan sądzi, jak w takim kraju, w którym praktycznie nie działają zasady, i jak w kraju, w którym ludzie całkowicie zostali zagnani do roboty, przestali się interesować tym, co dotyczy ich własnych interesów, można jeszcze zmienić cokolwiek, skoro 3 miliony świadomych ludzi wyjechało. I w zasadzie wydaje się, że reszta świadomych chyba też powinna wyjechać i zostawić ten kraj urzędnikom, żeby sami na siebie zaczęli płacić, zarabiać, a być może zdawać sobie sprawę z tym wchodzącym pieniądze, bo ludzie tej świadomości nie ma. Wie pan, no ja z panem się całkowicie zgadzam, tylko no co ja mam robić? Ja mam taką naturę. Moje pytanie dotyczy pewnego jakiegoś pomysłu, dlatego że no, w jakiś sposób jestem związany z ideami bardziej związanymi gdzieś z KNP, z Korwinem, więc są to w jakiś sposób bardzo bliskie sobie idee. Natomiast ja nie widzę recepty z tamtej strony także na to, żeby taką świadomość budować, a tu jest potrzebna budowa świadomości prawie w ogóle na skalę zaborów. Mowa w zasadzie o pracy podstaw. Ja nie wierzę w ogóle w 3-miesięczną możliwość, inaczej, nie wierzę w możliwość dopuszczenia do tej 3-miesięcznej radykalnej zmiany Korwina, bo nikt by tego nie dopuścił. Może należałoby wręcz jeszcze zapytać pana o pana opinię na temat nagłego rozbicia wszelkich ruchów opozycyjnych, które stały się traktem 3-4 miesiące temu. Rozbicie KNP jest tego świetnym przykładem. Ja nie wierzę w przypadki. Proszę pana. Ja w zasadzie zabrałem głos publicznie po raz pierwszy po tak zwanej nocnej zmianie, gdy obalono rząd Olszewskiego. Już powiedziałem wtedy. W 1992 roku, 4 czerwca, że dosyć tej zabawy mam dość. I konsekwentnie, wie pan, tak się awanturuje z różną intensywnością, bo ja to robię za własne pieniądze, prawda, bo jestem żadnym politykiem, tylko takim, jak się teraz nazywa, aktywistą społecznym. Trybunem. No, dziękuję bardzo za to miłe określenie. Do tej pory nazywano nas oszołomami faszystami. Jak już jestem trybunem, to znaczy, że coś tam się udało zrobić, tak? W każdym razie, pan, o ile powiedzmy tam 10 lat temu, to ja to co mówię, to co, z innymi akcentami, ale to co mówię, to mówiłem do grona na takiej sali, to by było tam powiedzmy 5 osób, głównie w wieku emerytalnym, tak? To tak było. Młodych to wcale nie interesowało. No bo tam jeszcze były perspektywy tam wyjazdu, czegoś tam, nie? Bo byli młodzi, się interesowali polityką. Ale od tamtej pory doszło do rzeczy, która jest dla mnie, myślę, ważna i nie możemy im przegapić, bo pojawiło się w życiu publicznym młode pokolenie. I proszę zwrócić uwagę, że wszelkie procesy polityczne w historii, te, które naprawdę zmieniały świat, no jedne na lepsze, inne na gorsze, tak, odbywają się głównie rękoma ludzi młodych. No bo jedni to robią z entuzjazmu, ludzi tam z braku pracy, trzeci tam ich ktoś przekonał, czwarci, że ich ktoś zindoktrynował, ale młodzi ludzie są najbardziej zdecydowani, potrafią coś zrobić. Mówię pan,
Ludzie w moim wieku i starsi to tam jakąś robotę mają, emeryturę mają, już jakoś tam człowiek tej kartoflanki nagoduje i tam siedzi na tyłku. Ale młodzi nie mają wyboru. Albo się wezmą do roboty i zbudują państwo, w którym da się żyć, albo 25 lat to skoszkniali bez rodzin, bez majątku, powiedzą, no, że straciliśmy życie. Kolejne życie Polaków będzie pozbawione sensu życia, a to jest dla człowieka najgorsze. I to, że młodzi ludzie pojechali za granicę, zobaczyli, jak tam jest, że wchodzą w dorosłe życie i jak mówię, nie mają czasu, bo zadają sobie pytanie, co będzie ze mną za 5 lat, tak? Wie pan, jak ktoś ma 50 lat, tak jak ja, to co będzie ze mną za 5 lat? No to mogę przeboleć, tak? Ale jak ktoś ma 25 lat, to powie, o cholera, co będzie, jak ja skończę 30? To już wie pan, trochę za późno jest wtedy rozglądać. Jeszcze mieć żonę, dzieci, jakąś robotę, coś tam. Nie będę się miał matki, jak mam 30 lat, bo już jestem wtedy z dziwaczem starym kawalerem. To trzeba już, szybko. I ten entuzjazm i determinacja młodego pokolenia jest dla nas bardzo budująca, bo ruch narodowy pojawił się w przeciwieństwie do innych takich inicjatyw politycznych. Nie od góry, że tam jakiś facet odszedł od innego faceta i założył sobie partię polityczną. To widzieliśmy w Polsce zawsze. Jakiś w Warszawie się pobierał na prezesa, rachu ciachu, już inna partia, w TVN-ie go pokazują, już tam założył partię i ma 20% i rzuc. Jak Balikot się pobierał na Tuska, tam Ziobro na Kaczyńskiego i to tak wszędzie. Tutaj natomiast ruch narodowy powstał taką modlą. Najpierw powstawały takie grupy wyskaczy jak ja, którzy tam się gdzieś robili jakieś niezależne obchody 3 maja, 11 listopada w Pięciu, ktoś tam robił rocznicę stanu wojennego w Pięciu, jakimś tam przyszło do głowy jacyś żołnierze wyklęci w Pięciu i to tak w Pięciu po całej Polsce. Potem zjechaliśmy się na Marsz Niepodległości, do któregoś roku i się okazało, że tych 5 to jest 100 tysięcy. I władza zaczyna się bardzo denerwować, bo do czego to podobne? Nikt tu za nami nie stoi, którzy podejrzewają, a tu z tych 5 zrobiło się 100 tysięcy, że jeżdżą do Warszawy rok w rok, mimo tych rozmaitych nieszczęść, a co najgorsze, zaczęli budować ruch polityczny, który w ciągu roku 3-krotnie już startuje w wyborach i to, no powiedzmy, bez takiego sukcesu, że tam mamy jakieś tam przedstawicielstwo, no radnych już mamy, ale z wyborów na wybory podwajamy swój elektorat. Bo rok temu do Europarlamentu to głosowało 100 tysięcy osób na ruch narodowy, czyli sami na siebie, ci co poszli w Marszu Niepodległości. Ale już na samorząd, już 200 tysięcy głosów i mamy radnych. A, no to zaczyna być ciepło, bo to się okazuje, że oni jakiegoś tutaj jeszcze kandydata na prezydenta wystawiają, kandydata na prezydenta, kto to pozwolił, do czego to podobne, ludzie, no to co to jest, no to rewolucja, to zamach, no to nie, ale najgorsze, jeżeli będą wybory do Sejmu, proszę pana, to jak to towarzystwo, nie dość, że się zrobiło partię polityczną bez pieniędzy i tam ani z zagranicy, wie pan, gdyby to była prawda, co już nam Rosja płaci, to byśmy siedzieli w więzieniu już dawno, a tu trzeba mieć dowody na coś takiego. No to jest niebezpieczny proces, bo po raz pierwszy w Polsce od wejścia do Unii, czyli w nowej sytuacji geopolitycznej, sami obywatele zawiązali ruch polityczny. I to ruch polityczny z młodych ludzi, wie pan, jak ta gerontokracja patrzy na to i tak tutaj, że tak powiem, to mamy taki szerszy przekrój społeczny, tak? Ale dominują ludzie, powiedzmy, poniżej 30. Jak ja jeszcze po Polsce całej, zwłaszcza się spotykam z ludźmi w Polsce polityki powiatowej, gdzie życia politycznego nigdy nie było. Nigdy nie było. W miejscowościach takich paru tysięcy, no tak, panie Maria, niech pan przyjedzie. No i myślę, po cholera tam pojadę, tak? Jak było 3 lata temu czy 2. A ja gdzie nie pojechałem, gdzie siedziała 50 albo 100 młodych ludzi w miejscowości powiatowej, poubieranych w koszulki z żołnierzami wyklętymi, z Polską walczącą, patriocie, odwołując się do żołnierzy wyklętych, krytykujący Unię Europejską, mówiąc, że potrzebujemy państwa suwerennego. To wie pan, to jest jakiś dar od Boga i uważam, że lepszej okazji nie będzie, trzeba to budować. Tylko wie pan, różne przykrości nam będą robić, bo o ile na Sejm, no to wiadomo, że do jesieni nikt nie zmontuje nowej partii politycznej, bo skoro już tam każdy wszędzie był, połowa pisowców już w Platformie, od pani Kota, to tam w SLD, to już ta ruletka, ten teatrzyk zatoczył kółeczko, jeszcze brakuje, żeby Kaczyńskiego wybrali na przewodniczącego Platformy, bo to jeszcze tylko taki wariant jeszcze nie był grany, żeby ludzi zrobić konia, tak? No, to widać, że na Sejm nie zrobi się nowej partii politycznej. Ziobro wrócił z podkulonym ogonem do PiSu, Gowin nic nie zwojował, pani Kota szlak trafił, czyli partii ubywa. A to jakiś ruch narodowy, no niby 1%, tam 1%, to tam
1%, ale ten 1% to cały czas jak kula śnieżna obrasta wyborców, tak? No to trzeba było na nogę postawić w wyborach prezydenckich, bo wprawdzie partii się nie zmontuje do jesieni, ale kandydatów antysystemowych to bardzo łatwo jest namówić, żeby się zaangażowali, no bo wie pan, 100 tysięcy głosów to tam ktoś w prezydencie też może dać, nie trzeba mi pamięć swoich struktur. No i kandydaci antysystemowi, jedni obiecują, że okręgi jednomandatowe, to tutaj rozchronizują scenę polityczną. No ale ja, wie pan, wszystkich burmistrzów i prezydentów miast się wybiera w okręgach jednomandatowych i tam wybiera Platforma. No gdzie nie gdzie PiS, no czasem jakiś PSL-owiec, no wiadomo, PSL-owców też potrzeba do liczenia głosów. Wybory samorządowe pokazały, że przynajmniej tego nadają. Czyli tam mówienie o okręgach jednomandatowych jako antidotum na system ten zamknięty, to jest... Nie wiem dlaczego mój kontrkandydat takie rzeczy opowiada i do tego zdrowy psychicznie ludzie to robi. No nie, to jest jego sprawa. Inni mówią, że jak państwo wycofa się całkowicie z gospodarki, to od razu Polacy wezmą górę. No jakie możliwości, wie pan, taki, wie pan, ktokolwiek z was zechce otworzyć sobie sklep spożywczy na osiedlu, to jakie ma możliwości wygrania z supermarketem zagranicznym? No żadne. Jakie możliwości ma młody człowiek, gdzie zlikwiduje prawo pracy w starciu z pracodawcą z korporacji? No jakie? No to żadne. No i może państwo powinno zainwestować w obronie obywateli swoich, a nie ich gnębić. No Chiny są tego świetnym przykładem. No, no. Polska popełniła ten jeden piękny ruch, że otworzyła granicę, czego nigdy nie zrobił Chiny. No właśnie, sobie pan. Także ja tutaj się to pod tym względem oczywiście w ogóle pełni się pod względem. Kwestią jest natomiast dobra sprawa byłby to, czy na jesieni są jakiekolwiek szanse na to, żeby te pewne ruchy antysystemowe zaczęły się jakkolwiek w sposób jednoczyć. Albo inaczej, żeby zaczęły pokazywać pewnego rodzaju alternatywy także tym ludziom, którzy są spoza tego jakiegoś kręgu, bo ona jest... To jest jakaś ograniczona w ogóle pula ludzi. Mimo tego, że niezadowolonych teoretycznie jest mnóstwo. Ale to, co mnie osobiście dziwi, to to, że tych zadowolonych jest cała masa. Zadowolonych z tego, że nikt ich bardziej nie krzywdzi, niż by mógł. Ja mam wrażenie, że istnieje coś takiego. Nie ma, najbardziej zadowoleni z siebie są idioci, no bo nie zdają sobie sprawy swojego idiotyzmu, no to... Nic na to nie poradzimy. Jednak wiadomo, że historie zmieniają niezadowoleni. A niezadowolonych w Polsce jest już sporo, tylko trzeba wyartykułować to niezadowolenie. Dlaczego ono jest, tak? Żeby ci ludzie mówią, aha, wreszcie ktoś mówi to, co my myślimy. Jak ja mówię, wie pan, że ekspansja korporacji handlowych, sieci spowodowała to, że Polacy zostali zamknięci do roli parobków za 1000 zł, tak? We własnym kraju. Że to nie ma tych perspektyw pracują za 1000 zł, tak? Że nie ma możliwości robienia kariery, czyli zdobywania doświadczeń zawodowych. Cały czas będziesz zarabiał 1000 zł, przestaje być potrzebny, to ci rozwiązują umowę o pracę, tak jak ze mną. Sprawa stała się głośna całkiem niechcący. Poprosimy o urlop, oni dali rozwiązanie umowy o pracę. Tak się pracuje w korporacji, tak? Nic złego nie robiłeś, jak jest płatny urlop, coś to szkodziło. Nie, to nie. No, to, że jest potencjał w młodych ludziach, to mnie bardzo cieszy tylko. I to, że akurat wie pan z różnych środowisk tych tak zwanych antysystemowych, jest taka wola współpracy, bo to mnie cały czas ktoś się odzywa, nawet niektórzy moi kontrkandydaci mówią, słuchaj, Marian, musimy pogadać i z niektórymi się spotykam w ścisłej tajemnicy. Jutro mam też takie tajne spotkanie, nie mogę mówić z kim, bo obiecałem, ale jakieś ruchy wojsk są, także proszę mi dobrej nadziei. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Ja chciałem zapytać o taką sprawę, ja byłem w komisji wyborczej teraz, do wyborów samorządowych, jak pan się liczy tego, bo... Urny, wiadomo, było dużo kart, cztery listy, u nas w naszym urzędzie gminnym miasta, urny wyborcze zrobili ze śmietników, czy tyle na to godą. Proszę to odnieść. Nie zrobiłem niestety zdjęcia, bo drugą turę już nie było potrzeby takiej, bo wiadomo, było tylko jedna na prezydenta. Nie? Tak. Powiedziałem to do urzędu, że was chyba pogięło, nie? No, nie ma słów. No, takie to było ja się wie pan dziwnie, bo wybory w Polsce odbywały się za komuny. To były te wybory. Lipa to lipa, były. Jeszcze ludzie bali się nie iść na głosowanie, bo tam zaznaczali, kto nie był i mogli być różne przykrości. I urny były wtedy też. Więc wie pan, ja się dziwię, dlaczego no, teraz brakuje urny. No ale co im zrobisz? Ale jest sprawa związana z mechanizmem liczenia głosów, to już padło. I wiele pada pomysłów, jak temu zaradzić. No Prawo i Sprawiedliwość mówiło, żeby tam urny były przeźroczyste i lokale okamerowane. No i co z tego? Jakiś
tam samorządowców z PSL-u teraz posadzili po zawódkę, wybudzali głosy. Ja mówię, no, ale za co mój karat? Przecież to byli jedyni politycy, co, tak powiem, obiecali i słowa dotrzymali, tak? Obiecali tam wódki za głos, no i już, no prosty deal. Dla ci kontrahenci tylko tym byli zainteresowani. A co tym poważnie mówiąc, uważam, żeby nie dochodziło do fałszerstw wyborczych, bo dochodzi przyliczeń głosów, tak? Czyli w momencie zamknięcia lokalu wyborczego, czyli tam w godzinie 20 czy 21, urna wyborcza powinna być plombowana i koniec. I w całości zabierana natychmiast, minutę po 20, zabierana przez samochód komisji do województwa i tam liczona przez osoby trzecie, przy mężach zaufania, przy mediach, tak? W wielkiej sali, przez ekran jakiś szklany, żeby każdy widział, urna po urnie i to trwa 2 miesiące. Ale nie może być tak, że sami swoi liczą w małych miejscowościach, bo to, mówię, po to Jaruba startuje, żeby miał swoich przedstawicieli przy liczeniu głosów. To jest ten cel jedyny startu PSL-u, że mechanizm można łatwo dobrać. Proszę bardzo. Przyjmuję hipotetycznie, że zostaje pan prezydentem pierwszy, drugi, drugi. Jaki jest pana pierwszy krok jako prezydenta? Też taki ważny, ważna decyzja, no, krok. Wie pan, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, natychmiast bym odbył dwie wizyty. Jedną w Budapeszcie, drugą w Mińsku na Białorusi. W Budapeszcie wiadomo dlaczego, bo jednak musimy trzymać z państwami, które są kierowane przez osoby odpowiedzialne i realizujące konsekwentnie politykę skutecznie, a takim premierem jest Orban, to jest oczywiste, a w Mińsku dlatego, że tam też jest facet, który jeszcze rządzi tą Białorusią na własny rachunek, to jemu Rosja zakręcała górek gazowy i tak długo jak żyje Łukaszenka i tam jest, to jeszcze jest z kim gadać na Białorusi, bo na Ukrainie to widać, już nie mamy z kim gadać, tak? To jest w polityce zagranicznej. W sprawach wewnętrznych natychmiast trzeba było przystąpić do reorganizacji sił zbrojnych, czyli żeby miały jakieś zdolności bojowe, czyli nie wypuszczać po 12 latach służby zawodowych szeregowców do cywila, tak jak to teraz się robi. Natychmiast uruchomić inicjatywy, znaczy wesprzeć, bo już są takie proobronne terenowe i uruchomić taką podziemną partyzantkę już. Te bolowe drużyny Sokole działające przy ruchu narodowym są przykładem, tam się szkolą młodzi ludzie, szkoleni przez instruktorów wojskowych finansowane przez MON. Te grupy działają, tylko trzeba akcent położyć. Te 2%, które idą na sprawy obronności w Polsce, to tak naprawdę połowa z tego jest przejadana przez biurokrację wojskową na opłacanie firm ochroniarskich, firm rozwiązujących kosza, na przywileje emerytalne dla komunistycznych generałów. Ja bym te środki przesunął właśnie w stronę tej partyzantki. Bo tam za niewielkie środki mamy już wojsko takie, które w razie czego by mogło przynajmniej pilnować ładu na swoim terenie w przypadku konfliktu zbrojnego, ładu. Czyli chodziło o rozmaitego bandytyzmu. Dalej trzeba natychmiast ułatwić Polakom zdrowym, psychicznie niekaranym dostęp do broni. Krótka broń palna powinna być w każdym domu, gdzie jest zdrowy, psychicznie i niekarany mężczyzna. I już. To jest bardzo ważne dla strony ewentualnie zainteresowanej okupacją, bo wiecie, gdzie ludzie są uzbrojeni, to nie jest tak łatwo wyjść na spacer. To jest oczywiste. Trzeba się iść w pożarach. Sprawy związane z gospodarką. Natychmiast trzeba pakiet ustaw likwidujących ZUS i wprowadzające emeryturę obywatelską. ZUS jest narzędziem do niszczenia drobnych, małych przedsiębiorstw i wypycha Polaków z rynku pracy na własne. Trzeba go zlikwidować. Zdefiniować podatki. Podatki. Czyli czy podatki dalej, z czym się nie zgadza, mają być formą wymierzania sprawiedliwości społecznej i być narzędziem w ręku urzędników do niszczenia uczciwych firm, czy podatek to ma być łatwa w poborze, niska, sprawiedliwa składka na cele wspólne. O! Dalej, natychmiast trzeba dokonać lustracji tego, co stało się z pieniędzmi z Unii Europejskiej. Bo te pieniądze, które miały iść na jakieś inwestycje infrastrukturalne, zostały zmarnowane, zwłaszcza przez samorządy. I tutaj natychmiast trzeba wyciągnąć surowe konsekwencje wobec złodziei i marnotrawców. No wie pan, w każdej dziedzinie trzeba coś zrobić. Aparat urzędniczy mamy skorumpowany, bo co ludzie z klucza politycznego. I tutaj natychmiast trzeba wprowadzić ustawę taką, którą ja nazywam tak roboczo racjonalizacja, atestacja stanowisk pracy. To już próbował Jaruzelski zrobić w stanie wojennym coś takiego, żeby ten biurokracja, która wtedy była znacznie mniejsza niż dzisiaj, prawda, była bardziej racjonalna, była atestacja. No ale wtedy to nie można było tego przeprowadzić, bo urzędnicy byli zatrudnieni z klucza partyjnego, tak jak dzisiaj. Jak to było atestować, tak? Głupio było. Można zrobić coś takiego.
każdy urzędnik, który wykaże możliwości oszczędności, czy jakieś absurdy na swoim odcinku, tak, tam gdzie pieniądze uciekać, czy stało coś złego, każdy urzędnik mógł otrzymać tam odpowiedni procent od oszczędności, które wskaże i gwarancję dożywotniego zatrudnienia. No każdy coś tam wie, to i natychmiast jeden przez drugiego by zaczęli się rozpisywać. W zasadzie za darmo moglibyśmy sprawdzić, co tam wie pan, kto nawojował i aparat państwowy do tego jest, tylko trzeba było już to przełożenie zrobić na poziomie minister, żeby miał kto zbierać te informacje. No to, to tyle na szybko, co mi wie pan, tak potrafię sobie bez kartki. Proszę. Chciałem zapytać, odnosząc się do tej jakby napiętej sytuacji między Polską a Rosją. Gdyby jednak mimo wszystko doszło do jakiegoś konfliktu zbrojnego między obiema stronami, wiadomo, między Polakami i Rosjanami. Jak wiemy, historia pokazała nam, że Polacy jako tako nigdy nie mogli tak naprawdę liczyć na sojuszników zagranicznych. Ale czy mimo wszystko pan jako kandydat ruchu narodowego widziałby takiego sojusznika za granicą i kto by nim był? A no właśnie, tutaj mam ten problem, że sytuacja była zapamiętana przez wiele lat. Powierzono nasze bezpieczeństwo paktowi północnoatlantyckiemu, którego w zasadzie istotą była potęga Stanów Zjednoczonych. O Stanach Zjednoczonych mówiłem i Stany Zjednoczone nie mają ani tutaj rynków zbytu w tej części świata, ani zaplecza surowcowego. Tak? Żaden sentyment do Polaków nie wystarcza. Mało tego, jak już też mówiłem, Stanów Zjednoczonych warto się bardziej przyjaźnić z Rosją, bo są potrzeby na Chiny. Tego problemu nie było 25 lat temu. Przecież w momencie, kiedy wchodziliśmy do NATO, prawda? Czyli tam no, 16 lat temu. No i tu mamy duży problem. Wie pan, musimy liczyć na siebie. Czyli trzeba było wszelkie siły, jak ja mówię, wszystkie ręce na pokład, żeby przynajmniej Rosjanie wiedzieli, że nie pójdzie łatwo. Dlatego ja stawiam jednak na nasze zdolności obronne. Tutaj trzeba było naprawdę ludzi zmobilizować, wyciągać każdą broń, skąd się da. I no, ewentualnie szukać sojusznika w postaci Chin. To już przedstawiam też w jednej z tekstów tej książki, która tam leży, że Chiny też potrzebują mieć alibi do uprawiania polityki zagranicznej na zewnątrz. Na przykład, bo wiecie państwo, niejednokrotnie Chińczycy byli posądzani o łamanie praw człowieka, tam ten Tybet im bez przerwy buntują. Czy gdyby te Tybetańczycy niespecjalnie tam mają ochotę widać jakiś szczególny rokosz znosić, bo wcale tam nie był to ten Tybet jakimś rajem na ziemi, jak to w takich filmach hollywoodzkich pokazują, propagandowych. Czyli nie można dobrać się Chinom do tyłka, jak to się mówi w obronie praw człowieka o ten Tybet, ale Chińczycy mogliby się ująć w obronie jakiegoś narodu krzywdzonego przez innych. A do tej roli Polska się bardzo dobrze nadaje. Moglibyśmy zainteresować na przykład ich taką wojną propagandową na początek, no i niestety musielibyśmy się liczyć z tym, że staniemy się ważnym elementem konfliktu globalnego. No na pocieszenie dodam, że Chińczycy mają pewną drogę. Tak, Polska ma też naturalnych sojuszników, historycznie naturalnych, a którzy być może kiedyś byli naszymi po części wrogami. Turcję, Węgry, tak. Rumunię, to są kraje, które leżą w Szwecji, nie. Ale akurat nie uważam, żeby Węgry chciały się mieszać w konflikt z Rosją. Nie, to konflikt, chodzi o sojusz. Kraje, które leżą na zapleczu naszego przeciwnika, są naszymi naturalnymi sojusznikami. A do tego Turcja jest krajem, która w sposób naturalny była naszym sojusznikiem zawsze wtedy, kiedy Polski już nawet nie było. Tam to się zgadza. Zwłaszcza, że Turcja cały czas ma napięcie na linii właśnie z Rosją, to oczywiste. Ale trzeba też wziąć pod uwagę to, że jednak jest Białoruś, która no, tutaj się nam przedstawia cały czas fałszywie jako taką bardzo prorosyjską. To nieprawda. Białoruś ma armię, i dopóki żyje Łukaszenka, to chce mieć swoje państwo. Jedynym jego takim zagrożeniem tak naprawdę ta utrata państwowości może być na rzecz Rosji. Przecież nie nikogo innego. Każdy układ polityczny, który gwarantuje Łukaszence jego stan posiadania, będzie go interesował. I nawet gdybyśmy taki robili projekt pozaznaczony na porządku armię, porządku. Każdy projekt polityczny, w którym Łukaszenka by był zainteresowany utrzymanie swojego stanu posiadania mógłby być, jak mówię, bardzo interesujący i
gdyby powstała nowa jakość polityczna, tych państw, o których pan mówi chociażby, w którym funkcję dożywotniego, powiedzmy, wiceprezydenta by sprawował Łukaszenka, to on by stawał w obronie tego sojuszu, a ma czym? Dlatego ja mówię, ja do Łukaszenki bym pojechał jako była jedna z moich pierwszych wizyt, bo jest naturalny nasz sojusznik, którego musimy natychmiast przekonać na swoją stronę. Czy jest jeszcze jakieś pytanie? Ale już ostatnie, bo będziemy kończyć. Mogę dwa? Mam dwa krótkie pytania, Rada Zasługarski. Jedno pytanie dotyczy jakiejś interpretacji przepisów, które rząd wprowadzał na początku lutego, między innymi dotyczących zmiany odszkodowań w stosunku do szkód wyrządzonych na terenie Polski przez obce wojska. Do tych zmian, które też w zeszłym roku wchodziły w możliwości interwencji obcych służb na terenie kraju. W jakim kierunku to idzie? Czy to jest mydlenie oczu, czy to jednak jakieś takie drgawki jeszcze obronne? I drugie pytanie, społeczeństwo jest dosyć mocno zaznaczone tym, co się dzieje w kraju, ale to, co tutaj też kolega powiedział, mała świadomość, ja słyszałem nawet taką opinię, na kogo idziesz głosować, na Komorowskiego, a czemu nie na innych, bo oni też nic nie zmienią. Nawet nie chcą podejmować próby zmiany, tak? Ale to rozdrobnienie takie naprawdę, ci, którzy popierają czegoś Brauna, nie wiem, może nawet Kukiza, jaki jest cel takiego rozdrobnienia? No to ja panu powiedziałem, cel jest taki, żeby Ruch Narodowy nie nabrał impetu do wyborów sejmowych. Taki jest cel. Na przykład zwolennicy Brauna to też jest ten sam kierunek. Ależ proszę pana, kim są zwolennicy Brauna, gdyby nie było Brauna? No właśnie. To są moi wyborcy. Konstantin powinien zbajerowani, żeby jednak wahać się przy urnie. Przecież wie pan dobrze, że ja współorganizowałem spotkania Grzegorza Brauna w Lublinie niejednokrotnie. Ja zalecam jego filmy naszym działaczom jako takie materiały szkoleniowe. Ja zresztą proponowałem, żeby Grzegorz Braun startował z naszej listy do parlamentu. Wówczas oświadczył, że nie jest zainteresowany uprawianiem polityki. Ktoś go przekonał. To wie pan, po coś nie po to, żeby coś takiego zmieniło, bo pan jest trybunem, pan jest w rzeczywistości przywódcą, ale Brown nie, to jest publicysta. Brown trzeba mieć cechy wodza, to nie chodzi o to, żeby być intelektualistą, tak jak pan Brown, który niewątpliwie jest intelektualistą, potrafi świetnie mówić i potrafi odnajdywać informacje i potrafi je przekazywać, ale nie jest wodzem, nie jest przywódcą. Ludzie za nim nie pójdą. A nawet potrzebuje w osobie prezydenta, potrzebuje przywódcy. Pan Komorowski też nie jest, chociaż kreuje się go na kogoś takiego. Potrzeba trybuna. Kogoś, za kim ludzie pójdą. Kukiz kimś takim jest. Korwin kimś takim jest. Od biedy Palikot też kimś takim jest. To są trybuni, którzy potrafią pociągnąć ludzi. W taki czy inny sposób, nieważne. Natomiast tutaj rzeczywiście dochodzi do takich gier, kto tych ludzi przekonał do tego, że powinni podjąć ten trud, jaki niewątpliwie jest start prezydencji. Wie pan, ja nie podejrzewam o złe intencje Grzegorza Brauna czy Pawła Kukiza, oni mogą naprawdę dobrze chcieć, tak? Tylko wie pan, jakie zdolności bojowe w postaci zbiórki podpisów, struktur terenowych, no mieli ci panowie. No to jest taki całkowity wolontariat i ja wie pan doskonale wiem, że taki wolontariat często nie jest skuteczny przy zbiórce podpisów i tak dalej. Czyli ja uważam, że ktoś był zainteresowany, żeby namnożyć tych kandydatów po tej stronie strony politycznej. No to jest też trudna praca. Ja także sam na przykład zbierałem podpisy do Korwina w momencie, w którym był to start do Europarlamentu. Zebrać podpisy w Starogardzie, mistrzostwo świata. Zachęcić ludzi, żeby przyszli na spotkanie, mistrzostwo świata. Więc zebrać nawet 100 tysięcy na osobę, gdybyśmy wzięli sobie, nie wiem, 5 osób na ulicy, 10, 20 na ulicy w Starogardzie. Zapytanie, kto jest pan Brown? Jestem przekonany, że 19 powinno być zielonego pojęcia. No właśnie, a kto panu powiedział, że na podpisy na Brauna zbierali ludzie, którzy mają ochotę na niego głosować? Może zbierali całkiem inni ludzie, którzy będą głosować na całkiem kogoś innego. No, proszę, tak powiem,